Witam, witam w Wejherowie, dzień przed pucharem. Odwiedziliśmy właśnie Marcina Burkharda. Będziemy chcieli się dowiedzieć trochę, dlaczego jest w Gryfie, jak mu się tu żyje, jak mu się trenuje, no jakie ma cele przed sobą, bo mamy 36-latka, ale ciągle w pełni formy. Oj, pomyliłeś się, za dwa lata 36-latka, 36... za dwa dni. 25. 25 tak. Września, tak, tak, za dwa dni. Także wiedzieliśmy, kiedy przyjechać. Mecz po dzień po meczu z Lechią. Rozpoznają cię ludzie na ulicach? Jak było na spacerach? Nie, myślę, że tak aż nie wiem, czy jest takie zainteresowanie. Myślę, że w innych miastach bywało z tym lepiej, ale też powiem śmieszną rzecz, bo tutaj Łukasz właśnie przedstawił mnie na treningu, na pierwszym treningu, tak? Mhm. Przedstawił mnie tutaj młodzieży 18-letniej, 19-letniej, no i tam zapytał się, czy wie, kim ja jestem, tak? I gdzie grałem, czy z kim grałem, to jeden z chłopaków nie wiedział, ale dostał zadanie, musiał się przygotować na następny trening, wygooglował, jak to się mówi teraz, i się już dowiedział, z kim trenuję, z jakim kolegą. Ponad 350 meczów w seniorskiej piłce, plus do tego 10 w reprezentacji Polski. Chciałem cię zapytać... To już wiem, dlaczego mnie wszystko boli, jak rano wstaję teraz. 350 meczów, to już wiem, dlaczego jak wstaję z łóżka rano, to wcale nie to, że jesteś po 30, to nie to. To nie to. Który mecz uważasz za swój najlepszy w karierze? To na pewno mecz w Bułgarii. To był taki mecz, finał właśnie Pucharu Bułgarii, gdzie graliśmy od 35 minuty w dziesiątkę z Lewskim Sofia. I to był taki mecz, gdzie naprawdę... wszedłem na szczyt, ale to też wiązało się z cechami wolicjonalnymi, gdzie one były na najwyższym poziomie, z tego względu, że graliśmy dziesiątkę i ten mecz oceniam bardzo dobrze, bardzo, bardzo wysoko, z racji tego, że też potem 5 dni dochodziłem po tym meczu, tak? W każda noc to były skurcze, budziłem się, nie mogłem, tak, no było to wycieńczenie organizmu. Tak. Może reprezentacja, Polska-Malta. No tak, mówi mi to coś, to było w grudniu, te wyjazdy, na pewno duże przeżycie, bo byłem młodym zawodnikiem i bramka prawie z połowy, gdzieś tam strzelona. Dużo szczęścia, co? Dużo szczęścia, tak, nie było to w powietrzu bezpośrednio, tylko gdzieś tam po kilku kozłach, błąd w wybiciu bramkarza, to pamiętam jak dziś. Proszę Państwa, Marcin Burkhardt wejdzie w miejsce Sebastiana Mili. Dobry występ Mili w tym. Musi ratować teraz swoją drużynę. Mario Muscat sprytnie spróbował Burkhardt i proszę Państwa, w kuriozalnych okolicznościach Burkhardt zdobywa 4. gola. Jacek Magiera, który prywatnie też Cię pozdrawia teraz. Bardzo dziękuję, też pozdrawiam Jacek. Mówił, że jak przychodziłeś do Legii, to widział w Tobie jedną z najlepszych lewych nóg w Polsce. I na tamten czas i w ogóle, jeśli chodzi o zawodnika młodego, bo ile miałeś wtedy lat? 22 jak przychodziłem. 22 tak. I mówi, że to była jedna z najlepszych lewych nóg. Niestety coś poszło dalej nie tak. Tak, no ja się z tym zgadzam, że coś poszło nie tak. Tak jak mówiłem, to były i kontuzje, i może to jeszcze nie był ten moment, gdzie czułem się psychicznie, mentalnie mocny na tyle, żeby prowadzić grę Legii Warszawa. Gdzieś te przeplatałe mecze. No tak, byłeś uznawany za jednego z liderów w tamtym czasie. Tak, tak. Ja przychodziłem no, za, nie, jak na tamte czasy, za duże pieniądze, na te czasy też w Polsce, no bo kto zapłaci 650 tysięcy euro za zawodnika w naszej ekstraklasie, no nie ma aż tak dużo tych transferów, tak? Teraz prawie cały czas transfery bezgotówkowe, więc powiem szczerze, że ta kwota mi nie ciążyła jako tako, ale chyba mentalnie jeszcze i tak nie byłem gotowy. Googlujesz nazwisko Burkhardt? Czasami, wiesz co, gdzieś tam googlowałem. No właśnie tak jak gdzieś wracam, gdzieś sobie weźmie mi gdzieś tam jakaś sentymentalna podróż w przeszłość i gdzieś chciałbym siebie po prostu zobaczyć, wrócić do tych dobrych chwil gdzieś i gdzie mi gdzieś, może jak jestem gdzieś w dołku, właśnie wtedy sobie gdzieś tam klikam, czy na jakieś artykuły, czy na bramki, czy filmy. Czasami nawet oglądałem. Raz mi się zdarzyło ten właśnie mecz finałowy Pucharu Bułgarii, gdzie wygraliśmy w 119 minucie w dziesiątkę, więc
Więc gdzieś tam czasami zdarza mi się tak. Nie powiem, że nie będę oszukiwał, że nie, że jestem w ogóle... Nie, ja w ogóle nie patrzę na internet i nie. Jedna z najlepszych lewych nóg, ale niewykorzystany potencjał. Tak, no tak, tak. No, w większości chyba takich większość artykułów albo jest tak tytułowana, albo gdzieś tam jest ten wątek zawarty. Mm. To jest prawda. Bolą Ciebie takie komentarze, czy nie? Nie, ja nie jakoś nie zwracam na to większej uwagi. Wcześniej tak, wcześniej bolały, myślę, że i mnie, i gdzieś tam mamę, tatę, gdzieś tam, nie wiem. Rodzina, ale nie było to tak, że się tym jakoś zamartwiałem bardzo. Teraz nie. Teraz to jest po prostu, ja jestem na innym etapie swojego życia, kariery. Gdzieś mam wyznaczone cele i dążę do tych celów. Jakie cele ma przed sobą Marcin Burkhardt? Co widzi przed sobą? Jakie cele? Cele moim jest to, żeby bez kontuzji zakończyć ten sezon na pewno. Oby mi to się udało, bo jakoś tak dłuższy okres nie mam tych kontuzji, też właśnie z tego względu na pracę nad sobą. A cele takie już czysto, jeśli chodzi o miejsce i ten, no to chciałbym, żeby Gryf się utrzymał. Chciałbym zdać egzamin na trenera, na kurs B+A. I to są takie najbliższe cele. Cele dalsze, no to już będzie weryfikowało życie, tak? No ale oczywiście chciałbym być gdzieś w trenerem w Legii kiedyś w przyszłości, na pewno. To jest jakieś takie moje marzenie i cel, a dalej jeszcze trenerem reprezentacji polskiej. W tym momencie w tego meczu Urzyń Stanik zakończył spotkanie.